Dobra, chłopaki, zrushujcie B sobie monsterem, ja wam zafreszuję dwa razy, wrzucę wam smoke w BS. Dobra. Także rushujcie monsterem cały czas do lewej, starajcie się wbiec do BS-a. Starajcie się nie zostać w tym monsterze. Najlepiej, im szybciej wbiegniecie do BS-a, tym będzie lepiej. Jeżeli jak dojedziecie się do BS-a, spróbujcie do CT dojechać aż. Dobra, dobra. Dobra, dojedziecie. Super. Smoke w BS-ie, frontujcie, trzymam wam galę. Dojedziecie do CT. Gala, jest. Patrzcie tego monstera. Jest heaven? Dwa razy heaven jest. Tam łeb. Heaven, nie wiem, jest w głowie, ale nie wiem. Już. Uła. Ładnie. Brawo. O, cały czas będę flashował. Dobra, dobra. Wjeżdżajcie do BS-a, pamiętajcie, żeby wjeżdżać do BS-a od razu. Palę wam przed tego boko. Heaven, Kala. Monster. Kala. Monster, plecy? Nie, pomyliłem się. Był. Ale dobrze powiedziałeś, rekrut. No jeszcze raz. Przez przypadek, ale powiedziałeś dobrze. Monster. Zrobili szybki raz. Jest lewo monster. Ładnie. Za dużo czasu tracimy. Super. Dobra, chłopaki, generalnie jeżeli chodzi o mapę Overpass, to zwykle gra się w ten sposób, że dwie osoby grają na bombsite A, dwie osoby na bombsite B, jedna osoba rotacja, czyli załóżmy, że ja w tej sytuacji będę osobą rotacyjną, czyli będę odprowadzał was na bombsite B na początku, a potem będę wracał na bombsite A. Jeżeli chodzi o pozycje, które możecie grać na bombsite A, to na przykład możecie stawiać się na balonach we dwóch i patrzeć sobie, jeden patrzy Feniksa, drugi patrzy środek, ewentualnie możecie zająć według Feniksa, to też nie jest problem, ewentualnie gdzieś w łazienkach ustawić sobie pułapkę, to jest wtedy super. Jeżeli chodzi o bombsite B, możecie się ustawić na przykład ABC i te beczki Toxic, ewentualnie gdzieś właśnie przy tej kolumnie. I myślę, że tak możecie się ustawić, dogadajcie się, gdzie kto idzie, ja będę osobą rotacyjną, czyli będę chodził na końcu. Jednak zobaczcie, co się dzieje. Slayer Kids, proszę państwa, zobaczcie, co się dzieje, co za boost, co za pomysły tych zawodników. To się nazywa kreatywność zawodnika. Zobaczcie, co oni tutaj robią w stronę bombsite'u, a tutaj Sidupik, proszę państwa, wiedziałem, dlatego zawodnika warto zwracać uwagę. Jeżeli Sidupikuje, to znaczy, że Sidupikuje. To nie ma po prostu tutaj żadnego pobłażania dla przeciwnika. Jeżeli przeciwnik pikuje Sida, już jest różnie. Ale jeżeli Sidupikuje, to wiecie, że coś się dzieje. Tutaj Mac wraca. Paka jest na zakręcie, więc droga jest jeszcze otwarta. Witam pana Adama. Witam. Jak może jeszcze nie wiecie, Adam jest tutaj reprezentantem szkoły w Counter-Strike'a. Jesteśmy tutaj właśnie na Berlinie, na Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Mamy tutaj pojedynek na mapie IMAP CSGO i chciałbym dzisiaj z tobą, Adamie, porozmawiać o tym, jak się zaczęła twoja przygoda ze sportem. Mianowicie, co cię skłoniło, żeby przyjść do klasy sportowej? Od zawsze gdzieś grałem w gry, jeszcze przed wyborem szkoły. Zacząłem grać w gry w 2012 roku, to był CS1.6. Od tego zaczęła się moja cała przygoda z Counter-Strike'em. Później w 2017 roku kupiłem CS'a GO, gdzie mam już 6500 godzin. I ogólnie cała moja przygoda, myślę, że zaczęła się właśnie od tego CS 1.6. To jest już stara wersja i teraz już gram sobie w CSGO. Okej. Okay. A jak przychodziłeś do klasy sportowej, to wypowiedziałeś, jak tam wyglądało u ciebie? Jaką miałeś rangę? Level Faceit? Level Faceit miałem chyba 7. Rangę Global. Godzin miałem około 3500. Okej, 3500, czyli to już sporo, raczej takie można by powiedzieć, że jeden z bardziej doświadczonych tutaj uczniów w naszej szkole. Myślę, że tak. Był tutaj jakiś zawodnik, który sprawiał ci problemy na jakichś pojedynkach? Myślę, że nie było. Nie było raczej. A masz tutaj kogoś, z kim fajnie ci się gra w tej klasie sportowej? No tak, dużo osób z
każdym się fajnie gra na pewno, z każdym można się pośmiać, razem chce pograć, myślę, że jest super. Jeśli chodzi o, to, z kim sobie tu gramy. Jasne, jasne. A powiedz mi jeszcze, czy tutaj w klasie sportowej jakby przyczyniło się coś do twojego progresu? No bo musimy sobie powiedzieć, że Adam jest już bardzo doświadczony. Myślę, że jeżeli chodzi o polską scenę sportową, no to jeszcze nie jest może bardzo znany, ale już te podryki były, gdzie no już walczyłeś z topowymi zawodnikami polskimi, prawda? Tak, zdarzało się. Nawet nie z polskimi, ale też na światowej scenie z zawodnikami. Zdarzyło się mi zagrać na drużynę Neo i Daza Honoris, gdzie wygraliśmy razem z drużyną, z tego co pamiętam, 12 rund. To był bardzo dobry wynik dla nas. Zdarzyło się też zagrać z drużyną Mbappe Peak, która ma chyba miejsce w 50 rankingu LDB i grają tam gracze, którzy kiedyś reprezentowali drużynę Indigo, gdzie wygrali USG. To był chyba najlepszy mecz, najlepszy zespół, na jaki grałem. Tak mi się wydaje. Mhm. A opowiedz jeszcze, w ramach czego te mecze się odbywały? Czy to były po prostu zwykłe jakieś PCW, czy to były jakieś ligi? To była liga SA Open. Okej, okay, czyli SA Open. I powiedz, na czym polega ta liga SA Open jeszcze? Liga ta polega... To są szczeble dane w tej lidze. Zaczyna się od ligi Open, gdzie zdobyła się coraz wyższe ligi. W lidze SA Open w każdej gra się łącznie 16 meczy, gdzie jest po prostu bilans i pod względem tego bilansu dobiera drużyny. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę im więcej wygrywacie, tym na trudniejsze zespoły. Tak. I u was jak ten bilans wyglądał? Trafiliście na drużynę Honoris? Mieliśmy bilans wtedy 8-1, teraz obecnie sezon się zakończył i mamy bilans 12-4 i gramy playoffy SEA, gdzie wygraliśmy już pierwszy mecz w tych playoffach i dostaliśmy do SEA intermediatę, a teraz będziemy walczyli o SEA main. Witam wszystkich na streamie. Jesteśmy na dniach otwartych ALO oraz ARMS w Lublinie. Jesteśmy sekcją e-sportu. Jest ze mną Krzysztof Woźniak, który jest trenerem e-sportu. Ja nazywam się Jacek Kurek, również jestem trenerem e-sportu. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować, troszeczkę opowiedzieć o tym, jak wyglądają zajęcia właśnie w ALO, jeżeli chodzi o e-sport. I tak, chciałbym na początku pomówić z Tobą, Krzysztof, przy kawusi tutaj oczywiście. Jak Ty zapatrujesz się na kształt e-sportu, jak to wygląda w Polsce? Co taka szkoła może dać przyszłemu e-sportowcowi? E-sportowcowi przyszłemu? Szkoła e-sportowa na pewno może dać możliwość rywalizacji szkolnej, wczesnoszkolnej, brać udział w turniejach e-sportowych, ogólnie poczuć taki klimat, jak mają zawodnicy z tego najwyższego poziomu, tak? Przygotować pod względem rywalizacji, nauczyć robienia turniejów, wyjazdy różnego rodzaju sportowe, czy to na IEM, czy to na jakieś targi, Good Game Expo, tak? W tym też idzie streaming, komentowanie, dużo, naprawdę dużo. To nie jest tylko granie w gry, ale to jest wiele, wiele innych aspektów, które trzeba po prostu zgłębić, żeby mówić po prostu, że się jest e-sportowcem, tak? Tak, trzeba powiedzieć, że nasza szkoła wspiera naszych uczniów właśnie w turniejach, czy to właśnie w streamowaniu, przez komentowanie. Mamy się czym pochwalić, tak? Mamy zawodników, którzy naprawdę rywalizowali na naprawdę fajnym stopniu. Na przykład taki Adam Gęca rywalizował naprawdę na zawodników czołowych, na legendę polskiej sceny sportowej, takich jak Neo Taz. Myślę, że jesteśmy w stanie też udzielić naszym uczniom wsparcia, jeżeli chodzi o nawet wpisowe na turnieje, o jakieś zapisywanie się na turnieje, czy właśnie pojawianie się nawet na turniejach LAN-owych. Tak? Organizowaliśmy tutaj turniej, co prawda w tym roku nie udało nam się przez wiadomo jaką sytuację, jednak rok wcześniej, jeszcze w 2019, zorganizowaliśmy tutaj właśnie w naszej szkole turniej taki ogólnolubelski, drużyny z całego województwa lubelskiego się zapisywały na turniej, akurat w League of Legends oczywiście. I może opowiedz, co się wydarzyło na tym turnieju.
Ogólnie to był Alol Tournament. Ogólnie my jesteśmy pod nazwą Alol Tournament. Prowadzimy turniej pod tą nazwą i na ten turniej przyjechały w ogóle drużyny z całej Polski, co nas bardzo zdziwiło. Chyba z najdalszych zakątków Polski to była drużyna z Krakowa bodajże, czy tam z Katowic. W każdym razie naprawdę byliśmy zachwyceni, że takie drużyny po prostu o nas usłyszały, o nas po prostu przyjechały, się zapisały, tak? Ale co się w środku działo? No oczywiście my jako trenerzy musieliśmy poinstruować tutaj uczniów z klasy sportowej i nie tylko, bo osoby też zainteresowane sportem też mogą śmiało do nas przychodzić na zajęcia, zapisać się i uczęszczać do nich, jeżeli to nie koliduje w ich lekcjach. Na tym turnieju działy się rzeczy takie, że musieliśmy poinstruować chłopaków, jak zorganizować taki turniej pod formułę całego turnieju, poprzez streaming, poprzez prowadzenie tego, tak, komentatorka. Mieliśmy chłopaków, którzy komentowali naprawdę na fajnym poziomie rozgrywki League of Legends, gdzie nie spodziewałem się, że im tak dobrze to wyjdzie, ponieważ chłopaki znali się na grze, ale nie wiedziałem, że aż tak mogą to komentować. Dopiero to wyszło w praniu, że tak się określę. Co tam jeszcze? Oczywiście fundowane były nagrody dla drużyn zwycięskich. Pierwsze 3 miejsca były nagrodzone poprzez klawiatury, myszki, słuchawki, z tego co pamiętam, i oczywiście medale, tak? No i to wszystko działo się tutaj u nas, na uczelni, w auli. Dzięki Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji została nam udzielona ta aula na ten dzień, w sumie na te 3 dni, bo to trwało aż 3 dni, z tego co pamiętam, nie Jacek? Tak, 3 to, dni. To trwało aż 3 dni, bo pierwszy dzień to były bodajże kwalifikacje jakieś, coś tak, takiego. Kwalifikacje. Druga to była chyba tam do finałów. Tak, faza grupowa. Tak, faza grupowa, a trzeci dzień to były finały. No i w ogóle całe zorganizowanie tego przedsięwzięcia to naprawdę fajne przeżycie zarówno dla nas, jak i prowadzących, tak, trenerów, zarówno jak i dla chłopaków tutaj uczących się profilu e-sportowego, ponieważ no, dało im dużo. Zobaczyli, jak to wygląda od środka, jak to wygląda od backstage, że to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, ale też daje dużo, dużo, dużo przyjemności, według mnie. Dobra, czyli taki uczeń, który przyjdzie na profil e-sportowy, to nie będzie tylko grał, ale nauczy się też, jak prowadzić turniej, jak komentować takie mecze, ewentualne sprawy techniczne przy organizowaniu takim turnieju, nauczy się, jak tworzyć sieć, co to jest właśnie switch, jak to zrobić, żeby skomunikować komputery ze sobą, jak skonfigurować komputery, czyli takie podstawy, żeby samemu potrafił po prostu stworzyć taki turniej. Tak? Opowiedz jeszcze o wyjazdach, bo wiemy, że nasi uczniowie biorą udział w wyjazdach na takich jak PGA czy IM, jeżeli jest oczywiście taka możliwość, żeby odwiedzać te sportowe eventy. Tak, staramy się te sportowe eventy, jeżeli jest taka możliwość, bo wiadomo, na razie jesteśmy w czasach pandemii, oczywiście ona się już kończy, dzięki Bogu. Chodzi mi o to, że jak wyjeżdżamy na te wycieczki e-sportowe, to staramy się odwiedzać takie właśnie rejony jak Katowice, nasz IEM, czy PGA w Poznaniu, bądź Good Game Expo w Warszawie. Tak? Wszystkie te eventy są przez nas notorycznie odwiedzane, bo tam się dzieje dużo, tam się dzieje naprawdę dużo, to jest pasjonacko, to jest hobbystycznie, dużo też można w ciekawych twarzy spotkać się, wziąć autograf, tak, zbić piątkę i wziąć przede wszystkim udział w turniejach, takich mini-eventach nawet, co są, czy to jeden na jeden, czy nawet zapisać się wcześniej, jeżeli są prowadzone jakieś turnieje, wziąć udział, zobaczyć to tak na żywo, na własnej skórze, odczuć ten klimat, wzięcia udziału w takim turnieju. Jak najbardziej, na takich eventach można nawet brać udziały w tych turniejach, o których mówił Krzysztof. I nasi uczniowie regularnie wygrywali jakieś pomniejsze nagrody z takich mini eventów właśnie, czy to na PGA, czy to w Katowicach, jakieś myszki, czy podkładki, klawiatury, całkiem fajne nagrody. Dobra, chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać o tym, jak to wygląda. Przychodzi uczeń klasy sportowej na e-sport i co, on będzie rysował mapę w zeszycie? Jak to wygląda? Jaki tam jest sprzęt w tych salach? Dobre pytanie zadałeś, bo o sprzęt staramy się dbać i to go upgrade'ować notorycznie w sposób taki, żeby on nie ograniczał możliwości ucznia, tak? Wiadomo, że jeżeli mamy piłkarza, który jest dobry, to wiadomo, jeżeli będzie grał w za małych butach, no nie będzie dobrze grał, tak? Staramy się ten sprzęt, żeby był na jak najwyższym poziomie, że tak się określę, żeby miał tą rozgrywkę płynną, żeby po prostu go nie blokowało, tak?
Aktualnie, które gry trenujemy, to jest League of Legends oraz Counter-Strike. Tam liczba klatek na sekundę na naszych sprzętach oscyluje w granicach 200-300, w zależności od miejsca, ale nie ma żadnych ścinek. Monitory posiadamy 144 Hz, gdzie to nam daje niesamowitą płynność w grze, plus mniejszy input lag. Co tam jeszcze? A, plus dodatkowo jeszcze te monitory nie męczą tak wzroku jak zwykłe standardowe 60-hercowe monitory. Posiadamy także szafę pancerną, w której są słuchawki. Trzymamy, dbamy o nie. Mamy dużo myszek, różnego rodzaju sprzętu, różnego rodzaju producentów myszek, czy to podkładek, czy to właśnie słuchawek. Posiadamy HyperX-y, posiadamy myszki Lixa, SPC Jira, posiadamy myszki Zoe. Naprawdę dużo tego jest, żeby pokazać, zademonstrować uczniom różne na przykład myszki, żeby mogli zobaczyć sobie dany chwyt, czy taki im pasuje, czy taki im nie pasuje. By później w przyszłości mogli po prostu dobrać pod siebie, tak? Na przykład myszkę. Klawiatury mechaniczne rzecz jasna posiadamy. No i no, jeżeli chodzi o sprzęt, to tak naprawdę nie ma co się powstydzić. Nie ma czym się wstydzić. Co się wstydzić u nas, tak? Dobrze. To załóżmy, że jestem graczem początkującym. Jaki poziom muszę mieć, żeby zapisać się do klasy sportowej? Jaki poziom w grze muszę osiągnąć? U nas są... U nas są osoby różne, tak? Próg wejściowy jest różny, bo zarówno trafi się osoba, która już jest naprawdę na zaawansowanym stopniu gameplayu, czyli ogarnia rozgrywkę, wie jak na przykład w daną grę grać i po prostu czuje to, bo już ma wieloletnie doświadczenie. A są takie też osoby, które są nowicjuszami w danym tytule, gdzie trzeba od początku, od podstaw z nimi popracować, żeby zaczęli mniej więcej łapać tą smykałkę do tej gry. Ale to tak jak mówię, to jest tylko sama gra, bo są też osoby takie, które nie chcą na przykład grać, chcą co innego na przykład tworzyć, tak? Chcą na przykład tworzyć content gameplayu swojego w single player, jakieś tytuły i puszczać to na przykład w sieć, do YouTube'a na przykład tworzyć jakiś swój content i to im po prostu daje przyjemność, tak? To też jest e-sport, jakby nie patrzeć. Tak, jak najbardziej. Mamy też uczniów, którzy po prostu bawią się w streamowanie, czy to na Twitchu, czy to na YouTubie, po prostu... bawią się grą i niekoniecznie e-sport to musi być wygrywanie turniejów, także jeżeli boicie się, że wasz poziom będzie za mały, to tak naprawdę nie bójcie się, tylko przychodźcie do nas, zobaczcie jak to wygląda. Dokładnie. I będzie świetnie. Dobrze. Na pewno nie pożałujecie, bo u nas nie ma takiej osoby na e-sporcie, która by żałowała w zasadzie wybrania tego profilu, tego kierunku. No i co mogę rzec? No zapraszamy, tak? Przyjdźcie, zobaczycie. Dobrze, chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie, takie już myślę na koniec. Jeżeli taki uczeń przychodzi, tak, no to co on może dostać od nas, od trenerów, jeżeli chodzi o poprawę jego rozgrywki, pomoc w poprawie jego rozgrywki i umiejętności? No na przykład, dam taki przykład. Były osoby, które na przykład przychodziły na e-sport, wchodziły do gry, znają tą grę po prostu od... nie wiem, miesięcy bądź roku, niedługi okres czasu, ale w każdym razie są nowicjuszami i przykład grają na przykład na bardzo wysokim sensitivity i nie umieją sobie dobrać tego sensitivity pod siebie, tak? No to my jako trenerzy też musimy też na to zwrócić uwagę, że słuchaj, musimy tutaj popracować, bo na takim sensitivity jakim grasz, to na pewno nie uzyskasz takiej precyzji, jaką mógłbyś uzyskać. I były takie osoby, które po zmianie sensitivity, to jest tylko przykład, od razu zaczęły lepiej grać, tak? Od nas jeszcze mogą dostać, uzyskać wsparcie przede wszystkim, czy to doboru sprzętu na przykład, czy też pomocy przy różnego rodzaju nawet awariach sprzętowych, tak? Wiadomo, no trzeba sobie pomagać, tak? Jasne, zdarzają się sytuacje różne. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że taki uczeń może od nas dostać pomoc w postaci, czy to analizy jego gier, jakieś wyciągania błędów, czy właśnie... pomocy w razie, gdyby nie do końca sam wiedział, co może poprawić. Myślę, że pomoc w dostaniu się na te turnieje, o których już mówiliśmy, to też jest całkiem fajna rzecz. Mm-hmm. Dobra, dziękuję Ci Krzyśku bardzo za rozmowę przy kawusi. Chciałbym Was jeszcze raz zaprosić do ALO. Kiedyńskie Przełom Ogólnokształcące. Tak, do klasy sportowej. Tak. Jeszcze raz pozdrawiam.